Witamy serdecznie w 35. odcinku PlayStation Polska TV. Zgodnie z poprzednią obietnicą, dziś zajmiemy się dwoma bardzo wyczekiwanymi w tym roku tytułami, czyli Infamous Second Son oraz Metal Gear Solid Ground Zeroes. Dodatkowo odwiedzimy także nasze biuro, w którym rządził Filip, zwycięzca konkursu Second Boss, wraz z Kubą, swoim osobistym asystentem. Zasiądźcie wygodnie, zaczynamy 35. spotkanie z PlayStation Polska TV. Cześć, z tej strony Filip Wideman. Jestem dzisiaj second bossem w polskim oddziale Sony Computer Entertainment. Ze mną jest Jakub Michalak. Cześć. Jestem moim dzisiaj osobistym asystentem. Chcieliśmy wam ogólnie powiedzieć o atmosferze, która tutaj panuje i także o grze Infamous Second Son, którą właśnie przed chwilą ograliśmy. Wygląda chyba lepiej niż Killzone nawet. Od razu na starcie, jak wyszliśmy do biura, nas zaskoczyło, tutaj no, ludzie są mili po prostu, są normalni ubrani, są zwykli ludzie, nie jest jakaś, że jest jakaś korporacja straszna, wszyscy są w garniturach. Odprowadzili nas na początku po całym biurze, zobaczyliśmy jak tutaj w sumie żyją, ich gabinety, jak to wygląda, wszyscy widać, że są zapalonymi graczami, na biurka mają konsole z różnymi skinami, pełno gier porozrzucanych, nie jest wszystko takie sztywne i sztuczne. To jest Dominik. Witam Szefa. Cześć, Dominik. Jakub. Cześć. No i ludzie są strasznie mili, ze wszystkim można pogadać na przykład growe, nawet okołogrowej. Obowiązki szefa Sony to nie tylko testowanie nowych gier i konsol. To są twoje wizytówki. To także masa decyzji, które trzeba podjąć, a mogą mieć one potem bardzo duże znaczenie dla graczy. Jedną z najważniejszych osób w naszym składzie jest Maciek, czyli dyrektor marketingu. Przedstawił on chłopakom cały zespół wraz z funkcjami, jakie pełnią poszczególne osoby. Na początku trzeba było dać o sobie znać. Najlepszy do tego jest nasz profil na Facebooku. Tutaj doradzał bossowi Sławek. Zbiór zadań w tej aplikacji gamifikacyjnej, czyli kolejne zadania, które dzisiaj są związane z premierą Infamousa. Musimy wybrać, które z zadań będzie obowiązywało. Po prostu jedno z tych zadań, czy to z każdego po prostu jakiś typ będzie trzeba wybrać? Z każdego najlepiej byś wybrał jedno. Wasz konkurs. Musicie mnie wtajemniczyć, czy będzie konkurs. Dzisiaj ten konkurs to wyszliśmy, to no, tak, żeby zrobić jakąś, zaprojektować jakąś kurtkę, w sensie inspirowaną grą, albo można zrobić samemu coś, na przykład własną kurtkę przerobić, albo po prostu w jakimś programie graficznym coś takiego. To oznaczało kontakt z agencją social media. Dzień dobry, z tej strony Filip Wideman, która współpracuje z nami przy tego typu działaniach. Także i my dostaliśmy pewne dyrektywy co do kolejnych odcinków PSTV. Czy myśleliście o MGS-ie? Metal Gear Solid? Osobno. Czy będzie jakaś zmianka, bo to nie musi być długie. Następnie Monika, którą już na pewno znacie, przedstawiła jak wygląda grafik oraz proces organizowania pobytu prasowego dla dziennikarzy na targach zagranicznych oraz ogólnej struktury współpracy z mediami. Współpraca z dziennikarzami i blogerami jest dla nas bardzo ważna, dlatego też trzeba było uaktualnić bazę danych o tych, których Filip i Kuba uważają za wartych podjęcia szerszej współpracy. Ciężki dzień pracy z nami, Kuba, bo musielibyśmy w coś pograć. Chodź! W specjalnym pokoju Filip mógł przetestować własnoręcznie Infamous Second Son. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Obiecaj, że nie będziesz korzystał z tych umiejętności, okej? Okay? Nie mogę obiecać. Skocz. Pokój do grania, którego im naprawdę strasznie zazdroszczę, bo jest świetny. Nagłośnienie tak samo. Oczywiście wszystko od Sony. Spotkaliśmy Rogera z PSX Extreme, który przyszedł nas odwiedzić z racji, że właśnie teraz składają swój 200 numer, który jest w sumie dosyć dużym jubileuszem. Generalnie chodzi o to, żeby jakieś wspomnienie z PSX Extreme. Negatywne, pozytywne, jakieś śmieszne. Poznaliśmy go, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie, udzieliliśmy krótkiego wywiadu na temat gry, pogadaliśmy chwilę na temat PSX Extreme, naprawdę było przyjemnie. Potem krótka przerwa na lunch i powrót do pracy. Słuchaj, powędrzę jeszcze w sprawie tych zbiegłych bioterrorystów. Przy pomocy Stefana, szef PlayStation Polska musiał wybrać spośród próbek głosowych potencjalnych aktorów, którzy wezmą udział w polskich wersjach językowych gier. Chciałbym wam je puścić po kolei wszystkie, no i poprosić o waszą opinię, który z tych głosów jest po prostu najfajniejszy. Na końcu spotkanie z Magdą, która omówiła kwestię ekspozycji PlayStation w sklepach, oczywiście z naciskiem na Second Son, z racji premiery gry. Dzisiaj jest premiera, więc fajnie by było to wystawić. W ten sposób dzień Second Bossa dobiegał końca. Po zapoznaniu się z aspektami pracy w polskim oddziale PlayStation, jedyne co pozostało to zebrać wojenne łupy. To jednak nie koniec spotkania z Second Bossem w tym odcinku. Aby jednak ponownie zabrał głos, musimy nieco zmienić miejsce pobytu. Seria Infamous już od pierwszej części podbiła serca fanów PlayStation. Biorąc pod uwagę fakt, iż chyba każdy chciałby wskoczyć choćby na jeden dzień w skórę władającego jakimiś niesamowitymi mocami superbohatera, nie jest to raczej zaskoczeniem. Trzecia część Infamous Second Son jest pod wieloma względami nowym rozdaniem dla serii. Nowy bohater, nowe miasto, no i co najważniejsze sprzęt, na którym ukazał się ten tytuł, czyli PlayStation 4.
Głównym bohaterem w grze jest Delsin Rowe. Ten 24-latek jest buntownikiem z wyboru, co nie do końca podoba się jego bratu Reggiemu i jest to powodem wielu kłótni. Wszystko jednak zmienia się wraz z chwilą, gdy Delsin odkrywa w sobie moc, którą jest wchłanianie zdolności innych, tzw. przewodników. Problemem jest to, iż ludzie z nadprzyrodzonymi mocami są traktowani jako bioterroryści, a do walki z nimi powołano specjalną jednostkę militarną, czyli Departament do Obrony Zunifikowanej. Delsin i Reggie trafiają do kontrolowanego przez DOS Seattle i tym samym zaczynamy naszą przygodę w skórze superbohatera. Jeśli graliście w poprzedniej części, poczujecie się tutaj jak w domu. Obok wykonywania misji głównych, dzięki którym poznajemy historię w grze, najważniejszym aspektem zabawy są unikalne moce Delsina. Dzięki nim nie tylko walczymy z kolejnymi zastępami DOS, ale także umożliwiają nam one szybsze poruszanie się po mieście. Jako dym szybko wskoczymy kanałem wentylacyjnym na dach, jako neon bez problemów biegniemy po każdym budynku. Mocy naturalnie jest więcej, ale nie będziemy wam psuć zabawy w ich odkrywaniu. Infamous Second Son jest w pełni przez nas zlokalizowana. Jestem przewodnikiem! Jeśli jednak wolicie, aby z głośników płynął język angielski, jest także osobna opcja zastosowania jedynie polskich napisów. W myśl zasady, dla każdego, co kto lubi. Także nasz second boss miał parę słów do powiedzenia na temat gry. Od samego początku w grze są wykorzystane tam unikatowe cechy DualShocka, takie na przykład czujnik ruchu lub dotykowy panel, który się sprawdza w wielu przypadkach i też są ciekawe zastosowania tego panelu dotykowego. Dostajemy zaraz na początku jakieś nowe moce, więc możemy od razu wykorzystać i chwilę pobawić. Grafika jest naprawdę świetna i postać też jest bardzo ciekawa, bo Delsin to jest taki młody człowiek, więc teraz dużo osób się bardziej w niego jakby wczuje. Wydaje mi się, że ten wybór postaci jest odpowiedni, tak samo jak dubbing, który jest naprawdę odpowiedni i pasuje do jej wieku i stylu i zachowania. Spokojnie, to normalny gość, tylko nie dzisiaj. Szybując wysoko nad budynkami, czy niszcząc kolejne posterunki DOS, naprawdę można poczuć się jak superbohater. Infamous Second Son to bardzo udany powrót serii i nie możemy się już doczekać, aż sami traficie do Seattle w skórze superbohatera. Od ostatniej części serii Metal Gear Solid minęło już sporo czasu. Jak wszyscy, także i my, stęsknieni byliśmy kolejnych przygód Snake'a. Kept you waiting, huh? Premiera Ground Zeroes odbyła się jednak z pewnymi perturbacjami, ale po kolei. Metal Gear Solid Ground Zeroes jest prologiem do piątej pełnoprawnej części serii. Dokładnej daty premiery jeszcze nie znamy, jednak śmiało można powiedzieć, iż nie nastąpi ona zbyt szybko. Dlatego też Hideo Kojima zdecydował się wypuścić tę swoistą zapowiedź już teraz. W grze dostępna jest jedna misja fabularna, w której Snake trafia na Kubę, do bazy Omega. Tutaj więziony jest Chico oraz Paz, bohaterowie znani z części Peace Walker. Jak nie trudno się domyślić, Snake musi uwolnić Paz oraz Chico. Te wydarzenia wiążą się jednak z dość dramatycznym zwrotem akcji, które są preludium do tego, co czeka nas w piątej części. Misja główna to jedno, oprócz tego jest także 5 zadań dodatkowych, odbywających się także na terenie bazy Omega. W tym jednak ekskluzywna misja dla platform PlayStation, czyli Deja Vu, nawiązująca do pierwszej części Metal Gear Solid z PlayStation 1. Nowy Metal Gear to gra z otwartym światem. Oznacza to więc pełną dowolność w tym, jak wykonamy otrzymane zadanie. Trzeba uważać na strażników, gdyż tym razem są oni nieco bardziej ogarnięci i często dość szybko reagują na jakieś nieprawidłowości, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. W grze znalazło się też kilka nowych rozwiązań dla serii. W momencie wykrycia nas przez żołnierza czas zwalnia i mamy dosłownie moment, aby pozbyć się go, póki ten zaalarmuje innych. Mamy nowe gadżety oraz uzbrojenie. Można używać także różnych pojazdów i w końcu przesłuchiwać żołnierzy w celu uzyskania ciekawych informacji. Najważniejsze jednak pytanie graczy dotyczyło długości zabawy w grze. Nie da się ukryć, iż Ground Zeroes nie jest pełnoprawną częścią serii. Jeśli znamy już dobrze bazę oraz warunki misji, poszczególne wyzwania można ukończyć w miarę szybko. Wyższe poziomy trudności znacznie wydłużają tę zabawę, nawet do 2 godzin. Dodatkowo jest także sporo ukrytych kaset do zebrania, czy też walka o lepszą punktację końcową. Wszystko zależy od tego, jak chcemy grać. Tutaj osąd pozostawiamy wam, drodzy widzowie. Dajcie nam znać, czy według was ta forma powrotu Snake'a jest jak najbardziej w porządku, mając oczywiście na uwadze to, iż bez Ground Zeroes na nowego MGS-a czekalibyśmy nawet do następnego roku. Czy jednak wszystko to jest lekko naciągane? Czekamy na wasze opinie, Snake także. Dobra, poddaję się, nie rób mi krzywdy! W tym odcinku to już wszystko, było naprawdę gorąco. W kolejnym spotkaniu powrócimy do tytułów, którymi nie zdążyliśmy się zająć wcześniej, a parę nam z nich umknęło. Do tego czasu wracamy na dachy budynków i do kubańskiej bazy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku PlayStation Polska TV. Cześć! W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie, nie ma minusów, to jest po prostu zajebiste. This is for the players!